Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, wszystko wskazuje na to, że traktowanie in vitro jako oręża w walce światopoglądowej mamy już za sobą. Ustawa ruchu Palikota, którą prowadzę, stała się źródłem cennych informacji dla Platformy Obywatelskiej. I z jednej strony to bardzo dobrze, bo nareszcie koalicja rządząca wprowadzi sensowne rozwiązania. Z drugiej strony to mnie troszkę smuci, bo Platforma, wykorzystując swoją medialną siłę, przypisuje sobie nie swoje zasługi. A z trzeciej strony to mogę powiedzieć, że tak naprawdę to jest mi wszystko jedno, kto wprowadzi dobre rozwiązania, byle były one wprowadzone w interesie niepłodnych par. Przypomnę Państwu, że Platforma Obywatelska miała wprowadzić 7 lat temu dyrektywy unijne do polskiego porządku prawnego, które zmusza nas do nadzoru nad klinikami leczącymi niepłodność. Proszę Państwa, 25 lat temu urodziło się pierwsze polskie dziecko. A pan minister Arłukowicz mówi, dziecko z in vitro, a pan minister Arłukowicz mówi, że on nie ma możliwości nadzoru nad klinikami leczenia niepłodności. Pełna dobrowolność. Ponieważ wprowadzanie dyrektyw unijnych trwa tak długo, zaniepokoiło to m.in. radnych Częstochowy, którzy postanowili w zeszłym roku, w październiku, dofinansowywać procedurę in vitro ze swoich środków. Oczywiście pan premier Tusk uznał to za manifestację polityczną, a było to po prostu przejęcie roli rządu w leczeniu niepłodnych par, wtedy, kiedy rząd ignoruje tę sprawę, już nie bacząc na kwestie demograficzne. Spotykamy się tutaj z Państwem, ponieważ ruch Palikota rozpoczął pewną kampanię na rzecz wspierania, finansowania i dofinansowania procedur leczenia niepłodności. Teraz przekażę głos pani Małgorzacie Pocztowskiej, przewodniczącej Zarządu Krajowego Ruchu Kobiet, ruchu Palikota. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy ogólnopolską akcję składania wniosków do samorządów o dofinansowanie leczenia niepłodności dwoma metodami. Metodą inseminacji i metodą zapłodnienia pozaustrajowego in vitro. Wzorem dla nas jest samorząd częstochowski, który w ten sposób pomógł wielu bezdzietnym parom. A jak wiemy, chęć posiadania dziecka jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Nieposiadanie dzieci prowadzi do ogromnego stresu, do depresji, jest powodem rozpadania związków. Nie bez znaczenia jest też sytuacja demograficzna w naszym kraju. Ponadto uważamy, że dzieci powinny rodzić się w domach, tam gdzie są oczekiwane i tam gdzie będą kochane. Z kolei zmuszanie ludzi do posiadania, do wychowywania dzieci prowadzi do wielu patologii, między innymi do katowania ich, a nawet dzieciobójstw. Jeśli chodzi o te metody inseminacji i in vitro, ich koszt jest zdecydowanie różny. Pierwsza metoda jest bardzo tania. Wiele gabinetów ginekologicznych ją wykonuje i czasem wystarczy zacząć od tej metody. Nie trzeba się wtedy odwoływać do tej droższej drugiej metody. Metoda in vitro to jest metoda, która dotyczy w zasadzie 1-2% par w Polsce. Natomiast inseminacja dopochwowa jest to metoda stosowana jako taka metoda pierwszego rzutu, jeśli chodzi o tak zwaną wrogość śluzu szyjkowego. Także jeżeli będziemy mogli zachęcić samorządy do wspierania finansowego metody in vitro, to myślę, że poprawimy wskaźniki demograficzne w Polsce. No, jest jeszcze wiele innych czynników, także, które poprawiłyby czynniki demograficzne, bo przede wszystkim istotną kwestią jest poczucie bezpieczeństwa jutra, praca, finansowanie przedszkoli, żłobków, ale to jest nie temat dzisiejszej konferencji prasowej. Także dzisiaj chcielibyśmy, abyś Państwo powiedzieli, że ruch Palikota rozpoczął ogólnopolską akcję zgłaszania się do samorządów z prośbą o finansowanie czy współfinansowanie metod leczenia niepłodności. Jeśli Państwo macie pytania, to bardzo proszę. Jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz. Dodam, że nasi obywatele przekonają się, jak samorządy traktują ich potrzeby i to będzie nie bez znaczenia przed kolejnymi wyborami samorządowymi.
Ja chciałam jeszcze dodać, że ta prosta metoda, jaką jest inseminacja domaciczna, nie jest w żaden sposób finansowana. To znaczy ona jest niby wpisana w Narodowy Fundusz Zdrowia, ale nie wykonuje się, ponieważ kontrakty, które są podpisywane, są tak niskie, że wystarczą ledwo na przyjmowanie pacjentek, a na finansowanie tego typu procedur ich po prostu już nie starcza. Jeżeli macie Państwo pytania. Jedno zdanie. Chciałam powiedzieć, że Ruch Kobiet, Ruchu Palikota będzie zdecydowanie protestował przeciwko ukaraniu Ewy Wójciak wyrzuceniem z pracy. Przypomnijmy sobie, że w latach 50. za krytykowanie władzy można było stracić pracę albo nawet znaleźć się w więzieniu. Jeśli nie ma pytań, to dziękujemy. Albo jak są pytania, to odpowiadamy. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy.